Jeśli zainteresowani są Państwo ofertami w zakresie pożyczek hipotecznych, lokat inwestycyjnych, planów emerytalnych lub edukacyjnych, zapraszamy do korzystania z mobilnego serwisu finansowego. Pracownik Credit Union spotka się z Państwem w dowolnym, uzgodnionym miejscu. W celu umówienia spotkania prosimy zadzwonić pod podany na ekranie numer telefonu. 7 dni w tygodniu. Od ponad 35 lat Polimex dostarcza paczki morskie i lotnicze do Polski i innych krajów Europy. Dla wygody naszych klientów odbieramy paczki z domu na terenie GTA i dostarczamy bezpośrednio do rąk odbiorców. Polimex to najlepszy serwis, atrakcyjne ceny i fachowość. Jeśli szukasz dobrej oferty hipotecznej, to właśnie ją znalazłeś. W biurach Polskiej Credit Union oferujemy niskie oprocentowanie i sezonowe promocje. Obecnie z nową hipoteką otrzymasz bonus $750 w gotówce. Dodatkowo pokryjemy koszt transferu. Poszczegółowe informacje skontaktuj się z naszą Credit Union. A jeśli nie masz czasu, to skorzystaj z mobilnego serwisu finansowego, a pracownik Credit Union przyjedzie do Ciebie. Polish Credit Union. To ma sens. Kaniaga Travel oferuje promocyjne ceny na ubezpieczenia turystyczne dla wyjeżdżających i odwiedzających Kanadę, w tym ubezpieczenia kosztów podróży, medyczne, wypadkowe i bagażu. Pieniądze to wynalazek, który zmienił świat. Pozwalają kupić rzeczy i usługi, ale co najważniejsze, pozwalają robić plany na przyszłość. Przedstawiamy nasz nowy serwis Personal Financial Management. Wystarczy, że zalogujesz się na stronę Polski Credit Union, a będziesz miał darmowy dostęp do wszystkich transakcji, które zrobiłeś. Nawet tych przeprowadzonych w innych instytucjach finansowych. Ale oczywiście to nie wszystko. Personal Financial Management pozwala Ci ustawić i kontrolować Twój budżet, który jest dopasowany do Twoich indywidualnych potrzeb. Życie nie stoi w miejscu. Twój budżet też nie powinien. Zobacz swoje wydatki w kategoriach, które mają sens dla Ciebie. Sprawdź, na co Ty wydajesz pieniądze. Spójrz globalnie na swoje finanse, a będziesz mógł podjąć lepsze decyzje. Po więcej informacji odwiedź naszą stronę internetową lub jeden z naszych oddziałów. A teraz zapraszam na kilka wiadomości z Polski przygotowanych przez telewizję Trwam. Kampania wyborcza wchodzi w ostatnią fazę. W niedzielę Polacy zdecydują, kto będzie ich reprezentował w Parlamencie Europejskim. O mandat w Brukseli ubiega się 86 kandydatów. Politycy na finiszu kampanii walczą o każdy głos. Na Pomorzu prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zachęcał do głosowania na europoseł Annę Fotygę. Bardzo ważne jest to, by ta frekwencja, która zwykle jest bardzo niska, tym razem była znacząco wyższa. Będziemy o to bardzo zabiegać, oczywiście zabiegać. Tymczasem Platforma zarzuca premierowi ukrywanie majątku. Powołuje się na doniesienia Gazety Wyborczej, która twierdzi, że małżeństwo Morawieckich nabyło nieruchomości w niejasny sposób, a później dokonało podziału majątku. I dzisiaj wszyscy oczekujemy prawdy i ujawnienia tych faktów. Lider Platformy Grzegorz Schetyna chce, aby małżonkowie najważniejszych osób w państwie składali oświadczenia majątkowe. Premier przekonuje, że on i jego żona nie mają nic do ukrycia, a wszystko odbyło się zgodnie z prawem. Oboje złożyli pozew przeciwko Gazecie Wyborczej. Tutaj absolutnie nie mamy nic do ukrycia. Bardzo chętnie przywitałbym też takie zmiany, takie regulacje, żeby cały majątek, również współmałżonków, był prezentowany. Zmiany w prawie zapowiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński proponuje, aby ujawniać nie tylko majątki małżonków, ale również osób pozostających we wspólnym pożyciu oraz dorosłych dzieci. Zmiany dotyczyłyby posłów, członków rządu, wojewodów i marszałków województw oraz ich zastępców. Polska polityka bywa brutalna, jeżeli chodzi o kwestie retoryczne, i brak odpowiedzi na jakiś problem uznawany jest za wycofanie się lub też za de facto ucieczkę. Z tego też tytułu należy podejmować dyskusję. Wskazuje politolog dr Łukasz Stach.
Prawo i Sprawiedliwość musi się również mierzyć z oskarżeniami głównie ze strony Konfederacji Korwin-Braun-Leroy-Narodowcy dotyczącymi rzekomego braku reakcji na roszczenia majątkowe środowisk żydowskich. Adresatem wszystkich roszczeń powinny być Niemcy, bo to Niemcy są odpowiedzialne za wywołanie II wojny światowej i to na nie spada odpowiedzialność za zaspokajanie wszelkich roszczeń. Wskazuje poseł Prawa i Sprawiedliwości Arkadiusz Mularczyk. Wcześniej premier oraz lider Zjednoczonej Prawicy wielokrotnie zapewniali, że Polska nie będzie wypłacać żadnych odszkodowań, przypomina politolog dr Aleksander Kozicki. Jest to bardzo ważny przekaz, uspokaja on Polaków, dlatego iż tego typu roszczenia nie tylko, że są bardzo niebezpieczne, ale również destabilizują opinię publiczną. Za stwierdzenie, że wypłata przez Polskę odszkodowań związanych z II wojną światową byłaby pośmiertnym zwycięstwem Hitlera, premier Mateusz Morawiecki został skrytykowany przez Światowy Kongres Żydów. Moje słowa zostały wyrwane z kontekstu, podkreśla szef rządu. Chyba nikt dobry, nikt rozsądny, nikt, komu je leży na sercu prawda historyczna, nie chce zamiany kata z ofiarą. A ja dokładnie tam to powiedziałem podczas mojej wypowiedzi. W ubiegłą sobotę, w 99. rocznicę urodzin świętego Jana Pawła II, w Toruniu obchodzono również trzecią rocznicę konsekracji sanktuarium Najświętszej Marii Panny, Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II. Uroczystością przewodniczył ksiądz arcybiskup Stanisław Stefanek, biskup senior diecezji łomżyńskiej. Centralnym punktem uroczystości związanych z trzecią rocznicą konsekracji sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji świętego Jana Pawła II w Toruniu była uroczysta Eucharystia sprawowana w toruńskiej świątyni, będącej wotum wdzięczności za wielkiego Polaka, świętego Jana Pawła II. Na początku Eucharystii inicjator budowy świątyni ojciec Tadeusz Rydzyk przypomniał rozmowę z księdzem biskupem Andrzejem Suskim. Pamiętam, jak pokazałem ten obraz i tak nieśmiało mówię: ekscelencjo, czy możemy taką kapliczkę na to wybudować? A ksiądz biskup mówi: co kapliczkę? Kościół! Tak jeszcze mocno. No i zaczęliśmy. A 3 lata temu legat papieski, ksiądz kardynał Zenon Grocholewski z Watykanu święcił tę świątynię. I wtedy usłyszeliśmy z tego posłania papieża do Torunia, legata swojego, usłyszeliśmy, że to jest sanktuarium. Sanktuarium, które, jak podkreślił ksiądz biskup Andrzej Suski, biskup senior diecezji toruńskiej, jest miejscem szczególnie naznaczonym przez Pana Boga. Miejscem, do którego bardzo licznie i chętnie pielgrzymują osoby nie tylko z całej Polski, ale także ze świata. Ten pielgrzymi pochód rozpoczął się dokładnie 3 lata temu i jest kontynuowany. Ten pochód kontynuują pielgrzymi, którzy przybywają każdego dnia do tej świątyni, niekiedy bardzo licznie. Ten pochód również w wymiarze duchowym kontynuują święci Polacy, święte Polki w znaku relikwii. Ta świątynia to wielkie dzieło, odważne dzieło, a takich inicjatyw nie należy się obawiać, akcentował podczas homilii ksiądz biskup Stanisław Stefanek, biskup senior diecezji łomżyńskiej. Nie bać się wspaniałych inicjatyw i odważnych dzieł. Nie będę już tu laurki szczególnej wkomponowywał na cześć ojca Tadeusza i wielkich dzieł toruńskich, bo to jest przykład. Przykład spokojnego kroczenia Bożą drogą przy rozeznaniu realiów i przy pełnym, pokornym spotkaniu z przeciwnościami. A tych dziś niestety nie brakuje. Zło jest cenione w dzisiejszym świecie, akcentował ksiądz biskup, odnosząc się chociażby do słów na temat profanacji wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej, jakie padły na flagowych uniwersytetach w Warszawie czy Poznaniu. W niedzielę 12 maja w Krakowie tysiące wiernych wzięło udział w procesji ku czci świętego Stanisława, głównego patrona Polski i archidiecezji krakowskiej. Uroczystością z udziałem przedstawicieli polskiego episkopatu przewodniczył metropolita gdański ksiądz arcybiskup Sławoj Leszek Głódź.
Tradycyjna procesja ku czci świętego Stanisława, której towarzyszyło uroczyste bicie dzwonu Zygmunta, wyruszyła z Wawelu do klasztoru ojców Paulinów na Skałce. Zmiłuj się nad nami. W procesji z relikwiami polskich świętych i błogosławionych przeszli dziś księża, kardynałowie, arcybiskupi i biskupi na czele z nuncjuszem apostolskim w Polsce księdzem arcybiskupem Salvatore Pennacchio. W miejscu śmierci świętego Stanisława na krakowskiej Skałce przy ołtarzu trzech tysiącleci sprawowana była uroczysta msza święta. Eucharystii przewodniczył ksiądz arcybiskup Sławoj Leszek Głódź. W homilii metropolita gdański mówił, że obecnie w Polsce rozbrzmiewa wobec Boga hałaśliwe słowo nie. Różne są ich imiona i różni tego nie są adresaci. Ale co ich łączy? Łączy ich wrogość do chrześcijaństwa, agresywny ateizm i antyklerykalizm i nihilizm. Dziś, jak podkreślał ksiądz arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, w polskiej przestrzeni publicznej głośno od projektów, na które my, ludzie wiary, jesteśmy zobowiązani wyrazić nasze współczesne non possumus. Przy podważaniu świętości rodziny, haniebne próby jej zrównania z luźnymi związkami lub ze związkami osób tej samej płci, ataki na świętość życia, przykazania dekalogu, ujmowane dziś w perspektywie zbliżających się wyborów. Święty Stanisław, biskup i męczennik, urodził się w Szczepanowie około roku 1030. Był biskupem krakowskim, zginął śmiercią męczeńską przez rozczłonkowanie, skazany przez króla Bolesława Śmiałego, któremu wypomniał nadużycia.